zebranie, krzyk, tu przyjechała rządówka, wszyscy wrzeszczą, pułkownicy latają, kurwa, zebranie, tu szybko zbierać wszystkich piłkarzy, cała drużyna na górę, do akwarium tak zwanego. No to tam wskakują rybki, czyli my, do akwarium. No i pyta się pan pułkownik, człowiek bezpośrednio z rządu, z MSW. Panowie, jak spędzacie czas? Spokojnie? Czy gdzieś tam się kręcicie? Nic nie robimy, tylko trening, panie pułkowniku, i nic więcej. A mówi, trening tylko. No to mówi tam do sekretarza swojego, daj mi tą teczuszkę, Zdzisiu. No Zdzisiu podał teczuszkę, no on tak wyjął kilka kopert takich szarych i dziu rzucił na stół, a z tych kopert zdjęcia się wysypały. No i tak po kolei tam biorą chłopaki te zdjęcia, a tam obfotografowani jesteśmy od A do Z z ostatniego wieczoru. Wszystko. Co kelnerzy przynosili, co, jak toasty wznoszone, wszystko. No i mówili, co? Co wy na to? Każdy patrzy na siebie. Rysiek Szymczak był kapitanem. No i co, Rysiu, jak tam? Podobno spokój jest. A my, panie pułkowniku, spokój, nic nie było. No co było? No co było tam? Po parę kubełków żeśmy trzasnęli i tyle, no co? No ale to jak to, Rysiu? Pijesz? A Rysiu mówi tak, Rysiu nie za wysoki, taki, ale taki głos miał donośny. No i, panie pułkowniku, piłem, piję i będę pił. No i wszyscy w śmiech, tamtemu ręce opadły. No i co miał więcej pytać? No Rysiu mu odpowiedział, i koniec zebrania. No. Także to było normalne, no i za granicą tak samo. Ważne jest to, żeby po prostu ostro trenować. Nikt nie upija się tak, żeby leżał nieprzytomny. RK przyjeżdżała do niego, żeby tam mu krew musieli przetaczać, zatrucia, jakieś cuda. Jeżeli jest wytrenowany organizm, jeżeli jest wprowadzony trening właściwy, to bardzo szybko ten organizm spala, wytraca ten alkohol i tyle. A to, co mówiłem, za granicą, no Anglia przodująca w tym temacie, to chłopcy przecież nie kryją się z tym. Znakomity piłkarz przecież, George Best i wielu innych, nie ukrywało, że po prostu lubi sobie i piwko, i popijać łychę browarem, czy tam jeszcze inne jakieś mieszanki. No i cuda się, cudeńka różne działy. No i przecież też o tym chyba wspominałem, mecz ostatni Polska-Anglia na Narodowym, gdzie grać mieli w basenie, odłożony był mecz na następny dzień, no to całą noc panowie Anglicy, reprezentacja, no dawała tak jazzu w wynajętych pomieszczeniach i panienki nie nadążały się zmieniać. Sztafeta była taka ostra, że głowa mała. Na drugi dzień jeszcze zionęli ogniem, jak wychodzili na mecz z nami, a kolega Runej, jak poprosił o zmianę sam, jak schodził, to lało się z niego. No nie wiadomo, czy to pot był, czy to była łycha z kolą, czyli mazucik tak zwany. I okazało się, że nasze orły nie było trafiły nawalonych Anglików ograć. No. A przecież nasi nie mieli nocy zarwanej, czy pełnej w przygody seksualno-alkoholowe. A tamci walili, nie chcę powiedzieć, co robili, stukali i okazało się, że byli nie do puknięcia przez naszych.